Think the Hornet wreckage is somewhere near the center of the island, lying to the west of your position. Okej, witam wszystkich ponownie. Zagrajmy w Hostile Waters Antios Rising. Tu punio 7 i to jest misja druga. Okej, jakbyście nie pamiętali, musimy zdobyć wrak Horneta, aby móc się nauczyć jego schematów replikacyjnych, ponieważ wszystkie nam zaginęły. No ale cóż, jedziemy dalej z odprawą. Build a Pegasus unit and locate the helicopter. Then lift it into position over the sampling unit situated towards the stern of the carrier. If your positioning's right, the sampler will lock onto the wreck and absorb it. Provided the encoded replication schematics are intact, you'll then be able to build Hornet-class helicopters. You'll also receive the helicopter's energy to help with new vehicle construction. How are you getting on with the repairs, Church? Slower than we'd hoped. Soul Catcher is partially repaired, but it'll be a while before it's fully functional. Captain, you can add Soul Catcher chips to your vehicles and give them orders from the war room. But the direct ordering system is still giving us problems. It's possible the salt water's corroded some of the power conduits between the carrier and the interface. I'll keep on it as a priority and give you a full brief as soon as I have any news. I need to be straight with you, Captain. Things aren't looking good back here. Last night, Pacific State, Baltic Central, and SoCal were all hit by missiles launched from locations suspected to be within your theater of operation. As soon as Antaeus is back to full operational strength, we need to locate the launch sites and shut them down. Mhm. Okej. Okay. Nie będę korzystał z nauki. No cóż, fabuła się rozwija. Terroryści nie... tak. Nie oczekują. No. W każdym razie działają. Więc my też musimy działać i ich jakoś powstrzymać. Okej. Okay. W poprzednim filmiku się wyjaśniło mniej więcej, o co chodzi z tą energią. Mianowicie nasze skaraby wyposażone w przetwornice są właśnie wyposażone w takie nanoassemblery, które po prostu rozbrajają wszelki złom i przekształcają go na energię, która potem z niby przesyłana. Trochę nadal to nie trzyma się kupy, ale ma dosyć silne podłoże, więc... A poza tym całkiem fajnie brzmi. Okej, okay, to jest nasz pokój tworzenia pojazdów. Trzymając prawy przyciski myszy możemy się rozglądać. I co my tu mamy? Naszą piękną komorę tworzącą z pięknym podpisem 00. No i cóż, na razie mamy dostępne tylko dwie jednostki. Pegasus oraz Scarab. Dobra, już wytłumaczyłem każda co robi. Kiedy wybierzemy jednostkę, którą chcemy produkować, możemy do niej montować różne moduły. Na razie mamy tylko dwie przetwornice oraz chip osobowości. Każdy moduł zajmuje pewną ilość kratek, którą mamy dostępne w pojeździe. No i cóż, wyposażmy w skaraba w przetwornicę oraz w osobowość. Dzięki temu pojazd będzie potrafił sam się poruszać. Sam. Prawie, ponieważ będzie sterowany osobowością. Mamy tylko ograniczoną liczbę osobowości do wyboru. Wraz z postępami w kampanii będą odblokowywane nowe, dzięki czemu będziemy mogli budować większą ilość pojazdów. No a na razie mamy tylko tych dwoje. Borden to taka dziewczyna od rozruby. Jeżeli ktoś chce podczas ekranów ładowania, nie wiem czy je zawsze widać, chyba powinienem bardziej zwracać uwagę na to, by je nagrywać. Tam są właśnie życiorysy wszystkich naszych żołnierzy, więc jak ktoś chce, może je sobie poczytać. W każdym razie Borden to pani od rozruby. Przydzielę ją do skaraba, chociaż jej się to raczej nie spodoba na razie. No, za pierwszym razem, kiedy konstruujemy jakąś osobowość, to ona ma jakąś swoją gadkę. No, a Pegasus do przenoszenia naszych jednostek też nam będzie potrzebny. Nasz skarab nie potrafi pływać, musimy go jakoś przenieść na ląd. I Patton. Chyba wszyscy wiedzą, kto to jest Patton, więc nie muszę tłumaczyć. W każdym bądź razie, jeżeli jemu się nie da czołgu oraz jakiegoś dużego działa, to on zawsze będzie niezadowolony. Niestety czołg dostaniemy dopiero za
za dosyć sporą ilość czasu. Więc na razie będziemy musieli wytrzymywać jego narzekania. Okej, dobra, jedziemy. Unit complete. 20 years and I'm back in the saddle. Feels damn good. No, na razie cię cieszy. Okej, dobra, to jest nasza komora konstrukcji. Teraz przejdźmy do War Rooma, pomieszczenia wojennego. Kiedy przebywamy w Anteusie, gra jest spauzowana, więc możemy sobie teraz z dowolnym wydawać rozkazy, nic się nie będzie działo, więc możemy wszystko rozplanować, powydawać rozkazy, a potem patrzeć, co się dzieje. Okej, to jest nasz Anteus. Na wschodzie jest wyspa. Tutaj znajduje się ten wrak, który nas interesuje. I cóż, teraz nie będę sterował moimi jednostkami osobiście. Wydam im rozkazy, aby pokazać wam, że to wszystko działa. Jakkolwiek magicznie na początku by to nie brzmiało. Okej, podniesiemy naszego skaraba. Puścimy tutaj. Jak pamiętacie, niebieskie rzeczy to są złomy, czyli rzeczy, które można zebrać i przekształcić na energię. Dobra, więc on podleci, podniesie skaraba, opuści go tutaj, potem ma podnieść wrak, oddać go do przetworzenia. No i potem może sobie coś tam postać. No i dobra, wyjdźmy z Anteusa i możemy teraz popatrzeć, jak to ładnie się będzie wszystko wykonywać. Możemy przełączyć się na jednostkę. Obserwować je. Ja teraz nic nie dotykam, przyrzekam. Ręce mam przy sobie. Ok, nasz helikopter teraz leci po niszczy brak, a w tym czasie Borden bierze się za rozwałkę. Whee. Pierwszy raz jak grałem w Anteusa, to bardzo magiczne mi się to właśnie wydawało, że jednostki tak potrafią znaleźć w trójwymiarowym labiryncie drogę i wykonywać jeszcze rozkazy, ale to mniej więcej działa i to całkiem nieźle. To zobaczymy w trakcie gry. Okej. Ja tutaj coś zauważyłem, że jeżeli ręcznie sterujemy skarabem, to on przetwarza trochę szybciej, zobaczcie, dla porównania teraz wskazałem jej, żeby ona przetwarzała i to chyba trochę dłużej zajmuje przetwarzanie, niż gdybyśmy sterowali nim osobiście. Więc jeżeli nie mam... Okej, więc jeżeli nie mam nic do roboty, to przydałoby się samemu przesterować. Okej, wróćmy do naszego Anteusa. No i możemy konstruować nową jednostkę. Hornet to nasza pierwsza jednostka bojowa. Kiedy wybieramy jednostkę bojową, dodatkowo możemy wybrać jej broń. Tutaj widzimy jej statystyki, kadłub, pancerz, statystyki broni. Oczywiście na początku mamy tylko jedną, ale wierzcie mi, arsenał po pewnym czasie się poszerzy. No i cóż, mamy też również dostaliśmy nowy chip osobowości. O imieniu Ransom. Ransom to bardzo fajny gość. Mi się spodobał, wam pewnie też się spodoba. W każdym razie skonstruujmy go. Okej, dobra, dostaliśmy nową misję. Mamy namierzyć... Dobra, to mamy zniszczyć radary. Okej, tutaj wokół wyspy są radary, które nas zidentyfikowały. Więc wyślemy Ransoma, żeby coś z nimi zrobił. Atak tutaj. Możemy patrzeć, co inne pojazdy robią. Okej, nie przerywam ci. No i... Buba. Przybyli pierwsi przeciwnicy, właśnie zostali zaalarmowani tymi radarami, które są w okolicy. Co ty robisz? Masz tutaj lecieć i atakować. Ok,
kiedy piszę właśnie to ransom sterowania, to znaczy, że oddałem sterowanie ransomowi. Okej, zniszczyliśmy radar, ale jeszcze parę helikopterów przyleci. Nie stanowią one żadnego zagrożenia. Tylko takie wprowadzenie do walki. No i dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o helikoptery. Teraz sobie sam posteruję ransomem. Tutaj mam jeszcze trochę złomu. Są działa przeciwpowietrzne. Na ich nieszczęście uszkodziły się i nie potrafią strzelać. A wierzcie mi, niedługo spotkamy też takie, które potrafią. Dobra, ile mamy za wygrywarcie energii? 5500. Dobra, ransom już nam nie jest potrzebny. Więc wyślemy go do rozbiórki. Tak, przejdźmy do mapy wojennej. Tak to jest, iż jeżeli chcemy rozebrać jakiś pojazd, możemy go zawsze wysłać na Tiusa. Najczęściej to robimy, jeżeli nasz pojazd jest uszkodzony, ponieważ wysyłając go do naprawy, znaczy do rozbiórki, otrzymamy pełną refundację kosztów, więc a naprawa czasami może być, możemy nie mieć surowców do naprawy, o czym później wspomnę. Więc czasami po prostu najlepiej jest wysłać pojazd do rozbiórki, po prostu zbudować go na nowo. Ty jeszcze nie skończyłeś. A może i skończyłeś. Okej. Idziemy dalej. Doskonała robota, kapitanie. Przykro mi, że twoje bitewne i taktyczne umiejętności zostały tak szybko wystawione na próbę. Śmigłowce sprawdzają zapewne informacje odebrane przez te wieże radarowe. Militech pracuje nad sposobem uniknięcia wykrycia lub obejścia tych wież, ale w międzyczasie musisz zrobić wszystko, aby pozostać w ukryciu. Przypuszczamy, że te śmigłowce sprowadziły jedynie rozpoznanie bliskiego zasięgu. Same sobie nie powinny stanowić dla ciebie poważnego zagrożenia. Jest ten, kto za tym stoi, wie już, że jesteśmy obecni w tym obszarze i zamierza się z tobą spotkać daleko do doku. Możemy spróbować poszukać jakiejś okrężnej drogi, ale goni nas czas. Nasi analitycy taktycznie sądzą, że określili położenie wyspy, z której przybyły śmigłowce. Skany obszarów wyspy wskazują na duże ilości produkowanej tam energii. Ponieważ dysponujesz silnymi siłami ofensywnymi, możesz zlokalizować zakłady produkujące jednostki i zniszczyć je. I udało mi się dostać do pamięci Ransoma i dotrzeć do danych dotyczących wydarzeń z kampanii w 2012 roku. Okazało się, że nasz pilot zachował się jak bohater. Po drodze możesz zapoznać się z jego historią. Okej. Zabitych? Ja coś zabiłem? A, zniszczyłem te trzy wieże. Zostało odnotowane. Borden, ty nic nie zrobiłaś, ty też nie. A, ty zniszczyłeś cztery helikoptery. Okej, tyle statystyk. Zapiszę jeszcze grę. Misja druga. I to by było tyle, jeżeli chodzi o misję drugą. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze, jak zwykle, końcowy filmik. I widzimy się w misji trzeciej. Na razie. I was the last of the solo helicopter strikers. This outer band of islands was where the fundamentalists made their last stand. There weren't going to be any more churches, and by God, there weren't going to be any more people. Fight on Earth, and I loved it. I didn't regret dying in it. I was an aviator. We don't lay down and die, crap out in a comfy armchair with a fat wife, and tick like kids dripping all over us. We just drop out of the air. The soul catcher chip knew what was happening. I felt it crackle, take a deep breath, summon itself, and suck me in. My name is Ransom.